Na wakacyjny wieczór przypomnę Państwu po raz kolejny historię pewnego kota, który zapisał się w historii II wojny światowej. Podobno pływał na trzech okrętach jako maskotka i wszystkie one zostały zatopione. Czy była to jego sprawka, czy tylko chciano zwalić na niego winę, tuszując własne błędy? Gdy zatopiono trzeci z nich, lotniskowiec Ark Royal, uratowani brytyjscy marynarze mówili otwarcie, że za zatopienie najnowocześniejszego lotniskowca brytyjskiej królewskiej marynarki odpowiadał przygarnięty przez nich w Gibraltarze kot Oskar. Wierzyli w to i nie mogli zrozumieć, że okręt, któremu do tej pory dopisywało szczęście, od momentu zaokrętowania kota Oskara na Ark Royal, to różnie zaczęło się dziać. Historia kota Oskara zaczęła się dokładnie w godzinach wieczornych 27 maja 1941 roku na środkowym Atlantyku, kiedy to przez miejsce zatopienia niemieckiego pancernika Bismarck przepływał brytyjski niszczyciel HMS Cusack. Wtedy to pełniący wachtę na pomoście marynarz wypatrzył na wzburzonych falach czarnego kota, wczepionego pazurkami w kawałek drewnianej deski. Dowódca niszczyciela, komandor Philippe Vian, nakazał podjąć rozbitkę na pokład. Ryzykując własne życie, kilku marynarzom udało się go umieścić na pokład okrętu. A że został znaleziony w miejscu zatonięcia Bismarcka, założono, że musiał on być maskotką na niemieckim pancerniku. Niestety, żadne źródła ani relacje uratowanych z Bismarcka niemieckich marynarzy nie potwierdzają tego przypuszczenia. Tak naprawdę do dziś nie wiadomo, skąd czarny kot, któremu Brytyjczycy nadali imię Oskar, znalazł się na środku Atlantyku. Chociaż trzeba przyznać, że teoria brytyjskiej załogi HMS Cusack wydaje się sensowna. Przypomnę, że niszczyciel HMS Cusack brał czynny udział w poszukiwaniach niemieckiego pancernika przed jego zatonięciem. Jako maskotka niszczyciela kot Oskar był rozpieszczany przez załogę okrętu. 5 miesięcy po zaokrętowaniu Oskara na brytyjski okręt 26 października 1941 roku HMS Cusack zostaje storpedowany przez niemiecki okręt podwodny U-536. Na Cusacku ginie 159 członków załogi. Uratowano zaledwie 31 wraz z kotem Oskarem. Po tej tragedii przekazano Oskara do kapitanatu portu w Gibraltarze i wydawało się, że los dwukrotnego rozbitka Oskara nie zmieni się do końca wojny. Tymczasem, kilka dni później, przebywający w Gibraltarze brytyjski lotniskowiec Ark Royal, którego załoga wyszła na przepustki, w jednym z tawern usłyszeli historię Oskara i od razu wpadli na pomysł, by go przygarnąć na lotniskowiec. Tak oto rzekomy kot z pancernika Bismarck trafił na pokład brytyjskiego lotniskowca Ark Royal. Jednak Oskar nie zabawił długo na jego pokładzie. 18 dni po zaokrętowaniu, 13 listopada 1941 roku, na Morzu Północnym natknął się na zespół złożony z lotniskowca Ark Royal, pancernika Malaya i stary lotniskowiec HMS Argus, niemiecki okręt podwodny U-81, którego dowódcą był 36-letni kapitan Friedrich Guggenberger. O godzinie 16:29 kapitan Guggenberger wystrzelił 4 torpedy z wyrzutni dziobowej. 2 w kierunku pancernika HMS Malaya i 2 w kierunku lotniskowca HMS Ark Royal. Zaraz po odpaleniu torped został zauważony peryskop okrętu podwodnego przez załogę niszczyciela osłony, zmuszając U-81 do gwałtownego zanurzenia. Po 6 minutach usłyszano na okręcie detonację, co wskazywało, że kapitan Guggenberger trafił w pancernik Malaya. Tymczasem torpedy ominęły pancernik, a jedna z nich uderzyła w prawą burtę lotniskowca Ark Royal na wysokości śródokręcia. Eksplozja spowodowała zalanie maszynowni i śmierć jednego członka załogi. Lotniskowiec nabrał silnego przechyłu
i następnego dnia, 14 listopada 1941 roku, przy próbie odholowania go do Gibraltaru o godzinie 6.13 wywrócił się do góry stępką i zatonął. Wśród uratowanych marynarzy znalazł się nie kto inny, tylko Oskar. Oczywiście po powrocie do swej bazy dowódca U-81 kapitan Guggenberger został odznaczony Krzyżem Rycerskim przez samego Hitlera. Kota Oskara ponownie umieszczono w kapitanacie portu w Gibraltarze. Od tej pory Oskar zyskał przydomek niezatapialny sam. Pływać miał jako maskotka na trzech okrętach i wszystkie trzy zostały zatopione. Od tej pory żaden z dowódców nie odważył się przygarnąć Oskara na swój pokład ze względu na złą sławę. Po wojnie przekazany został do domu marynarza w Belfaście, gdzie w roku 1955 dokonał żywota. W Muzeum Morskim w Greenwich znajduje się jego obraz, namalowany przez Georgine Shaw Becker. Można na tę historię popatrzeć z przymrużeniem oka. Lecz ja sięgnąłem głębiej i sprawdziłem dalsze losy osób, które w większym lub mniejszym stopniu były powiązane z kotem Oskarem. Pierwszą osobą był dowódca HMS Cusack, który przyjął jego na swój pokład. I od niego historia kota Oskara się zaczęła. Był to komandor Philip Vian, który dosłużył się stopnia admirała. Jak wiemy, Bismarck zatonął 27 maja 1941 roku o godzinie 10.39. Admirał Philip Vian zmarł dokładnie 27 lat po jego zatonięciu, 27 maja 1968 roku o godzinie 10.40, a więc tego samego dnia i o tej samej godzinie, kiedy zatonął Bismarck. Czy to wydarzenie można powiązać z kotem Oskarem? Ja tego nie wiem. Lecz niektórzy żyjący brytyjscy marynarze mówili, że to sprawka kota Oskara i głęboko w to wierzyli. Historia ta jest jak najbardziej prawdziwa. Lecz czy można Oskara powiązać z zatopieniem na pewno dwóch brytyjskich okrętów? Bo na to, że był na niemieckim pancerniku Bismarck, dowodów ani dokumentów nie ma. Jedno jest pewne. Dzięki historii kota Oskara powstał ten odcinek.